Jest? Cześć, nazywam, no właśnie, cześć. ...46-latkiem w połowie drogi, zmagającym się z kryzysem życia. Człowiekiem, który próbuje iść drogą pokoju i pojednania. Najpierw z samym sobą, a później z innymi. Tworzenie muzyki, góry, dobra lektura, czas spędzany z przyjaciółmi. Miejscem, w którym się człowiek czuje bezpiecznie i uczy się kochać. A mam patrzeć w obiektyw? W obiektyw, tak. Cały czas? Tak. Dzień dobry. To jest sposób uczenia się rezygnowania z siebie, podążania drogą, która nie zawsze jest po mojej myśli, realizowania planu, który jest większy od moich scenariuszy, przybliżania się do Pana Jezusa. Poważny jestem na tym wywiadzie. Chciałbym kochać pełną miłością siebie, innych i Pana Boga. Złoszczą mnie sytuacje, w których dochodzi do głosu taka moja nieporadność, w których sobie po prostu nie radzę. Wtedy się pojawia chimeryczność i gniew, przede wszystkim na siebie samego. Kiedy jest bezradność i pragnienie, by zrobić jakiś krok naprzód, a jest poczucie słabości, wtedy się rodzi smutek. Albo gdy się kogoś skrzywdzi, albo gdy się zachowałem jak świnia, tak, wtedy jest smutek. No. Cieszę się. Naprawdę się cieszę. Naprawdę. Cieszę się. Ja się tak nigdy jeszcze nie cieszyłem. Wyzwania, prawda? Wędrówka i zdobywanie szczytu, niezależnie od warunków, niezależnie od pogody. Zrobienie czegoś, co przekracza własne granice, własną ograniczoność, własną niechęć. Zrobienie czegoś dla innych. Przeżycie jakiejś przygody. Kontakt z dobrym filmem, z muzyką, tworzenie muzyki, tak, to sprawia radość. Myślę, że dwa takie. Pierwszy to jest, kiedy poszedłem za radą starszego brata i zapisałem się na karate. Miałem wtedy 13,5 roku. To był pierwszy ważny moment, który ukształtował moje życie, nastolatka. Na drugi to wstąpienie do zakonu 21 lat temu. Zbawicielem, który przelał krew za mnie, bym żył. Momentami tak. Tworzę muzykę, to mi sprawia wielką radość i to rzeczywiście kocham. Czuję więcej miłości, gdy jestem w górach, gdy podejmuję wyzwanie. Gdy dobrze przeżywam czas z innymi, wtedy też jest takie doświadczenie miłości subtelnej, czułej, tak. Gdy jestem z rodzicami, z mamą, no. Cokolwiek byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to im czyńcie. Czyli innymi słowy, no, szanuj drugiego człowieka. Kochaj go tak jak siebie. Po prostu. Chyba to, że jeszcze jestem jezuitą. On to tak zostało na wieki. Nazywam się Wojciech Kowalski, jestem jezuitą. Bardzo dziękuję za zaproszenie do RTCK. Cieszę się, że mogę dołączyć do tej społeczności. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego, trwania w pokoju, dzielenia się pasjami z tymi, których kochacie.